Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegów Krzysztofa i Janusza Łepuch z oddziału 0370 Żary. U kolegów byliśmy w tym sezonie wielokrotnie na lotach. Tym bardziej nam jest miło kolegom zakomunikować, że filmując te loty, okazało się, że filmowaliśmy zespół Tercet, bo tam jeszcze oczywiście z nimi, wiadomo, wszyscy, którzy się interesują sportem gołębiarskim, lotuje żona, który zdobył drugi mistrzowski zespół gołębi, który wlatał w kategorii C, tytuł wicemistrza, pierwszego wicemistrza Polski. Tutaj więcej może o tych sukcesach w tym sezonie, które koledzy mieli i podsumowanie sezonu, takiego już teraz, kiedy mamy wyniki zatwierdzone, powiedzą nam właśnie sami koledzy. Proszę bardzo, zacznijmy może od Krzysztofa, od Ireneusza. Proszę bardzo. No to samo jak ty zauważyłeś to, że byłeś kilka razy i akurat byłeś na filmie, na locie, gdzie siadałeś gołębie i tam było właśnie z Wosa i ten niebieski 1351, który jest w tej drużynie właśnie wicemistrzowskiej w kategorii C, no. Także na tym locie. No czerwony też siadał jeszcze. No to tam dwa czerwone, ale jeszcze ten niebieski. 1250 tam gołąb siada. I koledzy właśnie zdobyli wtedy ten tytuł, między innymi gołąb, ten, którego filmowaliśmy, jest w tej drużynie, tak. Ale powiedzmy jeszcze tytuły, które zdobyliście, bo rozmawiając wcześniej, zawsze jest coś takiego, że wiadomo, że te wyniki muszą zostać później zatwierdzone. Żeby już nie robić później takiej sytuacji, że tutaj przedstawiamy mistrzów, oni za chwilę na przykład z jakichś tam przyczyn formalnych, różnych mogą nie zostać mistrzami. Dlatego teraz pozwoliliśmy sobie tutaj z kolegami porozmawiać o tym, jakie tytuły w tym sezonie zdobyli, już kiedy są wszystkie wyniki niejako w Polsce zatwierdzone. To powiedzcie może więcej trochę, bo to, że w oddziale wygrywaliście praktycznie każdą klasyfikację, to wiemy, ale w okręgu jeszcze, regionie i w klasyfikacji ogólnopolskiej, jakie inne tytuły zdobyliście? Ja powiem tak od siebie, że ten rok 2013, samo mówi się przez 13, jestem bardzo przesądnym człowiekiem. Co prawda bardzo lubię 13 i 13 lubię ten dzień, ale nie lubię innej sytuacji, nie powiem w jakie. Zaczął się nam trochę tak typowo pechowo, bo w lutym 14 lutego akurat złamałem sobie nogę i to w stopie, w kostce. Byłem trochę załamany, bo moje chody były zobowiązane do kuli, obydwoje kuli. Hodowlę mamy niemałą. Mówię, akurat okres parowania się zbliża, sezonu. Mówię do brata, chyba trzeba będzie sprzedać gołębie. No, byłem załamany tym, co mi się stało, po prostu niechcący. A Irek mówi, daj sobie spokój, damy radę. No i on to tak dźwigał ciężar przez miesiąc, półtora, gdzieś tak prawie do kwietnia, sam. Powiem szczerze, fakt faktem, co mogłem tam wspierać, go to wspierałem. I ja byłem załamany. On mówi, daj spokój, damy sobie radę. I jakoś tak poszło, powiem szczerze, mimo woli. Jest takie powiedzenie, jak zły początek, dobry koniec. Może inaczej, jak początek, to to lepszy koniec. No. No i ten koniec, ten 2013 rok okazał się dla nas bardzo dobrym rokiem, bo później wszystko się dobrze ułożyło. Przygotowaliśmy się do lotów, loty zaczęliśmy już wspólnie. Parowanie też było wspólnie. Było ciężko, bo zawsze ja noszę gołębie rozpłodowe, a tak tu siedziałem na krześle z kulami, brat wszystko ponosił, musiałem umówić. No parę dni nam to trwało, ale nie ma mocy, żeby nie opanować tej sprawy. I sparowaliśmy gołąbki, przystąpiliśmy do lotów. Później były lotowanie, było to wszystko, no, maj był tak ciężkim lotem, tym miesiącem w gołębiach, jak wszyscy wiemy w Polsce, u nas też nie było lekko, nie było tragedii, ale nie było lekko, tym bardziej, że gołębie, one się nie powtarzały. Ten maj był taki dziwny, że siadały z każdego lotu co inne gołębie. Nie zanosiło się nic na inny jakiś tam dobry sukces, nawet to się wiąże z tym, że w kategorii A nie mamy wyniku ani rewelacyjnego, ani dobrego, bo mamy słaby wynik w kategorii A. To się wiąże z tym, że były te loty takie do 300 km, a później się zaczęło, można powiedzieć. No, nie było lekko, ale nasze gołębie dawały sobie ładnie radę w lotach 300 km, 500, 700 km. Czy to były nawet nieraz wypuszczane decyzje, nieraz troszeczkę nawet kropiło, bo był ciężki sezon, ciężki rok. Nigdy tak nie było, jak ja już na innym filmie mówię, że pogody się zmieniają. To teraz tak było, że 200 km wiatr w górę, później na mapie, na przykład Niemiec, 200 km wiatr w dół, później 200 wiatr wprost. Także te gołębie, czy nawet hodowca miał je przygotować, nie wiedział jak ma je przygotować lub nikt nie wiedział jak się lot ułoży.
Ale nasze gołąbki już od 300 km zaczęły walczyć tak stabilnie bardziej i kierunkować się to, że dały nam później wyniki właśnie w kategorii no dobrej, bo w okręgu wygraliśmy w kategorii B, C, D, GMP, maraton. Praktycznie wszystko wygraliśmy oprócz kategorii A. No i to rzutowało później, że wysokie wyniki zanotowaliśmy w regionie szóstym, a rewelacyjne wręcz dla nas po 33 latach hodowli doczekaliśmy się wyniku wspaniałych mistrzostw Polski. Zawsze człowiek stał na wystawie ogólnopolskiej, marzył sobie, patrzył na podium, jak zwycięzcy wchodzą, że chciałbym kiedyś tam być. Nigdy im nie zazdrościłem, bo wiem, co znaczy dla mistrzów być mistrzem Polski i wejść na scenę. To najgłupsze by było cokolwiek zazdrościć takiemu człowiekowi, bo on za darmo tam nie wyszedł. Żaden z tych mistrzów, który kiedykolwiek wychodzi, tylko za ciężką pracę, poświęcenie dla rodziny i człowiek stał tak sobie z tyłu, nie żałował im, ale zazdrościł. Nie zazdrościł, tylko marzył sobie, rób tak, żebyś kiedyś tam w życiu wyszedł. No i po 33 latach udało nam się wyhodować takie gołąbki, które zdobyły nam tytuł właśnie pierwszego wicemistrza Polski w kategorii C, 6 wynik w GMP i 18 wynik w kategorii B. Czyli także widzimy, że bardzo dobre wyniki. Tak, jesteśmy z tego zadowoleni, z tej pracy, która jednak, mogę powiedzieć inaczej, nie można się poddawać, bo tak jeszcze na marginesie powiem, w tamtym roku, 2012 rok, mieliśmy bardzo ciężki. Mieliśmy lot z 500 km, to był lot katastrofalny, lot rejonowy, gdzie cztery oddziały się rozłożyły na tym locie. Nie mam tu pretensji do wypuszczających ani nikogo, bo wiadomo, nie wolno tak krytykować od razu. Ktoś jest odpowiedzialny za coś, a też do końca nie przewidzi, co się dzieje na trasie. Ale lot był bardzo ciężki i nikt praktycznie wyników z tych czterech oddziałów do okręgu nie złożył. Myśmy się nie poddali, nie wolno się poddawać, mimo woli, że też niektórzy mieli w tym roku ciężkie loty i ciężkie sezony. Jeszcze potrafiliśmy dać parę gołąbków do rozkłodu z tych gołąbków, które startowały w 2012 roku. Przystąpiliśmy do sezonu 2013. Mówię, tu duża zasługa brata, że mnie tak na mocy jeszcze zmotywowało, że nie poddawaj się, bo to jednak jak nie ma zdrowia, to już nie ma nic w życiu. I potrafiły gołąbki, mimo woli, że ciężki sezon, lecieć, walczyć i naprawdę piękne wyniki osiągnąć. No. Także nie wolno się poddawać, jak jeżeli ktoś miał słaby sezon, czy ciężki sezon w 2012 roku. Będzie lepiej jeszcze w 2014. Teraz powiedzmy jeszcze taką rzecz, 13, przepraszam. O tych sukcesach mówisz, ale dziwię się, że nie wspomniałeś w ogóle o sukcesie, który odniosłeś z lotu Barcelona w tym roku. No Barcelona to jest taki inny sukces. To jest, wiadomo, nie bierze udział w locie Barcelona 40 tysięcy hodowców, czy 42 tysiące, jak nas jest tyle hodowców. Ale w locie Barcelony bierze mniej hodowców, ale rekordowa ilość była, tak. Ale rekordowa była ilość. Ja powiem tak szczerze, że zaczynając 9 lat temu, w 2014 roku będzie jubileusz, będzie 10 rok uczestnictwa w locie. Nie wiem, kiedy to minęło. To minęło błyskawicznie, ale zaczynając lot Barcelona, my jako organizatorzy tego lotu, rodzina Łepuch, nie spodziewaliśmy się, nie mieliśmy o jakichś zyskach, sukcesach, czymkolwiek, tylko my jesteśmy, ja podziwiam na przykład Tour de France, podziwiam ten Dakar, podziwiam jak tam o teraz mały startuje, bo to jest wyzwanie dla tego skoczka, który był mistrzem olimpijskim świata, wstępuje następnym. Takie ekstremalne sporty, ekstremalne. I tak samo Barcelonę traktowaliśmy. Mieliśmy możliwość, że sami chcieliśmy brać udział, ale nas hodowcy namówili, że ten weźmie udział i tak od tego się zaczęło. To nie jest to dla zysku przeprowadzane, dla sławy nazwiska, czy dla jakichś nie wiem dla czegokolwiek. To jest po prostu tak się zaczęło, tak się rozwinęło. My już nawet, można powiedzieć, nie kontrolujemy przebiegu tej sytuacji, że już ponad 2000 głębi idzie na ten lot. W życiu byśmy się nie spodziewali, jak zaczynaliśmy tego. To tak jak powiedziałem, liczba rekordowa, bo w zeszłym roku było 1873 czy 600. Też był rekord, no. A w tym roku padł rekord i to też z dużą zasługą jest. Dlatego hodowcy zaufania mają bardzo duży do was. Tu naprawdę myślę, że jednak coś dobrego żeśmy zrobili w tym sporcie, że myślę, że ten 2014 rok dojdziemy do jubileuszu, będzie to 10 lat uczestnictwa non-stop kraju polskiego, polskich hodowców w tym najbardziej, najtrudniejszym i najsławniejszym locie na świecie i jesteśmy zadowoleni, a tym bardziej, że osiągnęliśmy piękny wynik, bo ten rok był bardzo ciężki, bardzo trudny przy locie gołębi z Barcelony, bardzo długo, był tu hodowca z Warszawy,
Warszawy u nas dzień wcześniej przed przylotem gołębi z Barcelony, jak ta nasza samiczka przyleciała, to był chyba Marek Łuczak, hodowca z Warszawy, jak pamiętam. Jeszcze mu pokazywałem tabletki, które w kieszeni nosiłem od bólu głowy, bo już 8 dni minęło i jeszcze żadnego gołębia nie było. I mówię, panie Marku, no tak czekam, no kurde, a on mówi, zobaczy pan, że gołąb przyleci. I faktycznie w sobotę rano gołąbek przyleciał. No. Gołąbek, który dał nam piękny sukces, nie będę to tak długo męczył, ale powiem szczerze, że osiągnął historyczny sukces, będzie ciężki do pobicia, ale nie zależy nam na ustaleniu rekordów do pobicia, tylko że to jest piękne. Zostało nam jeszcze jedno marzenie jako hodowcom, żeby polski gołąb znalazł się jednak na liście międzynarodowej. Bo do tej pory nie było takiego jeszcze, były szybkie przeloty, ten przelot był późny w tym roku 2013, bo po 9 dniach, ale były już, że w drugiej czy trzeciej dobie 3 razy gołębie wróciły, a jednak to były łatwe Barcelony, a więc te gołębie zachodnie nas przewyższały i nie załapał się żaden na listę międzynarodową, ale powiem szczerze, że to jest moje marzenie. Ja wiem, że nie mamy żadnych szans, nikogo nie zmuszam do wkładania gołąbków, ale ci, co biorą w tym udział, a jest bardzo dużo zwolenników, sympatyków, bo tak szczerze mówiąc, człowiek po tych, nawet w tym roku strasznych słowach krytyki, ma nieraz dość tego, ale ludzie dzwonią, mówią, panie Łepu, będzie Barcelona, ja mam 5 gołąbków, ja bym już je zlikwidował. One super latają na długich lotach, ale już wiadomo, roczniki wyeliminują, młodsze roczniki, starsze roczniki, będzie ta Barcelona, moje będzie, to ja się przygotuję. No i chodzi o to, że hodowcy szykują się na tą Barcelonę, że chcą tej Barcelony i to nie zachęcamy nikogo, żeby, bo tak ma być. Na siłę dać. Po prostu to chcą, no ludzie chcą. Czy lepsza jest selekcja, właśnie jak się da wolność gołębiowi, wypuści się w Barcelonie przy pięknych warunkach, niż taki hodowca, co by miał zrobić takim gołębiem? No proszę mi powiedzieć, no, urwać mu głowę, wyrzucić do psa, do śmietnika, no nie wiem co z nim zrobić. No taka jest prawda, a tutaj ma wolność. Czy to jest bardziej humanitarne, czy humanitarne jest zlikwidować gołębia i skasować? No to jak tacy są zwolennicy, przeciwnicy Barcelony, to niech pokażą publiczną egzekucję, jak oni krwią pryskają te gołębie, zabijają, które są niepotrzebne. No bo to już, no mówię, nikt nie robi na siłę tej Barcelony, ale hodowcy się przygotowują. Ci panowie, którzy dzwonią, mówią, panie Łepuch, to my je przygotujemy ładnie, o, proszę, to jest piękne. I taki gołąbek, jak mu przyleci, naprawdę cała rodzina się cieszy w ten czas, bo to jest pokonać Barcelonę, to jest prestiż. No. I są hodowcy już nawet ten pan z Warszawy, mówię o tym panu Marku Łuczaku, no to on sam się przygotowuje do Barcelony. I teraz ostatnio do mnie jeden dzwonił, mówi, panie, ja już 3 lata trzymam gołębie, dzwoni do pana, czy będzie Barcelona, bo ja specjalnie, ja tylko was obserwuję, ale ja się do tego lotu przygotowuję. No. I teraz, no nie wiem, no ma nie być Barcelony, no nikt tu na siłę nikogo nie zmusza, ale uważam, że to nie jest nic złego robione. Niech mi tylko powiedzą ci inni, co dobrego jest w tych lotach nawet w 2013 roku, co było, że już 1 maja puścili gołębi i oddziały były pozamiatane. To już nie mieli co lotować. Lotowali jeszcze 5-6 lotów i było po lotach. No. Czy to było też dobre? Ja nie krytykuję tego, no bo wiadomo, związane jest to z naszym ryzykiem zawodowym w sporcie. Ale to jest tylko zawodowe w sporcie. Stało się tak, jak się stało. Nie wolno tak też strasznie nagminnie krytykować czy gnębić ludzi, którzy podejmowali dane decyzje, bo to jest taki nasz sport. Błędów nie popełnia, tylko nic nie robi. No dokładnie, no i trzeba się z tym godzić, no po prostu to jest sport. No. Ja jeszcze tylko od siebie dodam, bo tutaj Krzysztof wspomniał właśnie, że marzy o tym, żeby polski gołąb się znalazł na liście międzynarodowej Barcelony, ale tutaj jak miałem tutaj w trakcie Barcelony telefon między innymi od takiego Chińczyka, Richard Lee, tak. On pytał się o wyniki i tak chwilkę rozmawialiśmy i tutaj chciałem też taką uwagę kolegom zwrócić, że tutaj marzenie Krzysztofa może się niestety nigdy nie spełnić z jednego prostego powodu, gdyż lot ten Barcelona, ja co sam nie daję takich gołębi, po prostu nie lotuję z uwagi na pracę, którą wykonuję, to wiadomo, że nie jestem w stanie tego kontrolować, ale ten lot, on jest na długim dystansie, natomiast kiedyś jeden Chińczyk, którego poznałem właśnie będąc Zirkiem u Engelsów, on opowiedział nam, że w Chinach, czy tam to było dokładnie, chyba na Tajwanie nawet, oni organizują takie loty, nawet nie to się nazywa długi dystans, tylko extra long distance, na bardzo długim dystansie, wypuszczali na 3000 km. I tutaj nasze gołębie, konkurując z gołębiami zachodnimi, mogą nie mieć szansy z prostego powodu, gdyż
odległość, jak sprawdzaliśmy sobie w tym roku na listach niemieckich, belgijskich, tam od tego MB z Barcelony mają po 980 km, 800 coś, 1000, do 1000 z reguły, 1040, 1500 chyba takie graniczne. Natomiast do Polski pierwsze gołębniki, które dawały gołębie na Barcelonę, to już jest jednak dystans 1000 chyba 1500, 400 coś. 1000 prawie 500. No. I w tym momencie ten lot, no siłą rzeczy, no niestety on nie będzie miał możliwości nawet z uwagi na biologię, na organizm gołębia, żeby zakończył się jednego dnia po prostu. Ja powiem tak krótko, że w 2006 roku nasza samiczka Julia wygrała Barcelonę w dość szybkim czasie przylotu, bo prawie w trzecim dniu była ta samiczka, to był najszybszy jej przelot do czasu przylotu później pana Golca, kolegi Golca gołąbka, bo on wyprzedził ten gołąbek o parę godzin. I później Japończycy ją kupili, ale oni wcześniej przed zakupem, bo to trwało 3 miesiące, te różne sprawy, sami narysowali nam taką mapę, że oni podziwiają gołębie belgijskie, holenderskie, nie ma sprawy, ale narysowali, że w prawo nasze jeszcze muszą przejść całe Niemcy, a nawet samochodem jechać do Holandii, przyjechać Niemcy, to jest potężny kraj, no nie czarujmy się. Oczywiście. To dopiero oni doceniają polskie gołębie, które wracają, nawet czy ten ma 1500, czy tam pod granicą wschodnią mają gołąbki 1900. To dla nich jest rewelacja lepsza, jak dla tych, co do Belgii lecą te gołąbki. Tak bardzo podziwiają polskie gołębie właśnie. I dlatego właśnie te gołębie polskie, to niestety to jest, one są same, my niejako możemy rywalizować tylko pomiędzy sobą, ponieważ to jest odległość, która no niestety nas siłą rzeczy eliminuje. Ale powiem tak szczerze, że byliśmy kiedyś u Berna Mocnowskiego, wielkiego mistrza na długich dystansach, zakupując gołębie, to był 98 rok? Tak. Jakoś tak to było. I był hodowca w miejscowości Cottbus. Cottbus to jest 30 km od nas, bo my mieszkamy na granicy polsko-niemieckiej, który dał na Barcelonę i miał 6 gołąbka w klasyfikacji narodowej w Niemczech, a 16 international. I to była sensacja totalna. I wy macie gołębie od tego hodowcy? Znaczy nie, my mamy od Berna Mocnowskiego. No, no, mówię. Ale nie od tego, co miał tego gołąbka. Nie, od niego nie mamy. I to była totalna sensacja, bo Bern Mocnowski sam nam to pokazywał. Listy, wyniki, mówił, że taki wynik tam hodowca zdobył. Poruszenie było niesamowite w świecie. 9 lat my lotujemy, no nie ma takiego jeszcze poruszenia, ale to nie chodzi o to, że my chcemy coś na siłę coś udowodnić. Ale ja wierzę, że organizując jeszcze tam Barcelonę, kiedyś taki gołąbek komuś wypali, bo to jest kwestia nieszczęścia, tak niektórzy piszą na jakichś łamach różnych miesięczników, bzdury, że szczęścia, że gołąb, to szczęścia, który wrócił z Barcelony. Szczęścia to może być, że się urodziłeś, czy jak tam, ale nie, że wrócił z Barcelony, bo jeszcze tym bardziej 4 razy, czy 3 razy, czy 2 razy, że wrócił z Barcelony, to nie jest szczęścia, to jest już doświadczony ptak, to tak jak komandos. No. Czy mówimy o tych komandosach, co zdobywają Iran i inne rzeczy, tam jakieś akcje, to są szczęściarze, to są wyszkoleni ludzie. To są nawet odporni czy coś, tak samo te gołąbki, no. Także wierzę, że kiedyś jeszcze ten świat zachodni będzie poruszony, ale nic na siłę. Nie zmuszam. To nie ma o czym gadać, po prostu to jest tak samo jak w ludzkim biegu. Jest maraton i jest triatlon, gdzie jest 100 km. No to jest całkiem inna konkurencja. Zachód, pływanie. Tak, ale to jest zachód, gdzie oni mają maraton, a u nas jest 100 km, by porównać do biegu ludzkiego. I wszystko na ten. Nie ma po co się tak rozwodzić dużo. Tak. To jest inny rodzaj konkurencji. Tak, innej konkurencji, dlatego tego lecą inaczej. No i my tam szans nie mamy. To tak jakbyś biegnie w maratonie 40 km, a ten 100 km. To jest całkiem inna konkurencja. Inne dni, wszystko jest i wszystko. I tyle no. To jest nasza narodowa konkurencja i tyle. Przy okazji tego, że korzystamy z podwózki do Barcelony, z Forweltem, tam dokładnie. Kurgencenter, która... To jest najbardziej prestiżowy lot i wiele. Ale jeszcze wiesz, się, z czym to się wiąże? To się wiąże z uczciwością i z tym, że ten lot przebiega pod kontrolą międzynarodową. Tu nie, nic z niej nie wykombinujesz. Nie ma nic. Czyli jak komuś ktoś przyleciał ten gołąb, to tak jest i inne, bo tu nie ma innej możliwości. Każdy ptak jest kontrolowany międzynarodowo. Bo tam sam wiesz jak tam. Nie chodzi do hali, oni biorą nasz ten, my nie mamy styczności z tym gołębiami, oni ładują, wstawiają stemple, wszystko, ty nie wiesz, ani ja, chociaż ja daję gołębie. Nasz gołąb dzisiaj, będąc ten roku zwycięzcą, to musiał być zgłoszony do Belgii, musiał być podany tajny numer. No pytam się, dlaczego był w 9 dniu podany, a nie mógł być w 5 dniu?
A skąd mogliśmy wiedzieć? Jak nie mamy tajnego numeru, to nie ma takiego czegoś. No. Oczywiście. Przyleciał w 9 dniu, po nim zaraz 3 następne przyleciały te gołąbki w niedzielę, w 10 dniu, bo tak szła ta szpica, można powiedzieć. Ale to jest wszystko, to jest piękne, bo to jest, tam nie ma, że to łepów, bo to organizator czy cokolwiek, tylko koszowane są gołąbki, tam są brane gołąbki z Polski, praktycznie organizatorzy się tym nie zajmują, tam nic. I tam są tajne numery podawane i to jest dopiero zgłaszane i to jest bardzo wiarygodne, bardzo. Teraz jeszcze dlatego powiem... jeszcze powiem szczerze, że kiedyś były że wszystkie zegary w łęknicy otwierane i nastawiane. Dzisiaj nie ma takiego utrudnienia. Dzisiaj hodowcy wkładający z całej Polski gołębki w łęknicy wkładają powiedzmy na punktach tych zbiorczych, które są ustalone lub w łęknicy, ale zegary u siebie wkładają. Czy to w siedzibie oddziału, czy w siedzibie sekcji, bo ja broń Bóg nie posądzam nikogo o żadne tam złe rzeczy, ale tutaj naprawdę bardzo najważniejszą rzeczą jest ten tajny numer, którego nie zna nikt. No nikt. Tutaj jeszcze tylko powiedzmy, ten gołąb, który przyleciał u Was pierwszy, to był konkurs Barcelony, czwarty rok z rzędu, który zdobył, a we wcześniejszych latach miał bodajże 8 miejsce, 9 miejsce i jeszcze... Nie, 6, 9, 10, 6 i 1. Tak, czyli też cały czas w szpicy to był gołąb. Ta to może powiedzmy sobie tylko kolegom, po czym to był ten gołąb, tytułem przypomnienia. To może Irek powie, bo on to bardziej chyba zna. Ojciec to jest oryginalny Marcel Albrecht, wnuk słynnego Marcel na całym świecie, bo ostatnio nawet są Austrii, czy tam ten to są wnukowie Marcel, są asami narodowymi w Belgii, tak samo ta gołębica nasza z Barcelony, princes Barcelona jest po wnuku Marcel, od Marcela Albrechta. Czyli Marcel Albrecht miał 100% Derau Sablon. Natomiast matka jest od Jeana Hausula Janssens, to jest spółka gołębnikowa, to jest wnuczka takiego słynnego rozpodowca Blaveton. Także to jest Arden ze strony matki, a tu jest Marcel Albrecht. Także ona jest światowej sławy z gołębi, światowej sławy gołębi. Tutaj jeszcze powiedzmy, ten gołąb u Was ciągle jest w hodowli dalej? Tak, tak? Jest. Nie jest, tak. Jest cały czas i w przyszłym roku też będą bardzo one się dać? Nie, już nie. To już by była trochę delikatna. Ja miałem taki zamiar, powiem Ci szczerze, nie. Że będąc w gołębniku i siedzi ten gołąb i tak on nas jak się patrzy na mnie, to jest nie. To jest serce. I patrzy tata. I moje do brata, do mojego Irka, mój Irek, wiesz co, może piąty raz. A on mówi, przestań już, absolutnie. I faktycznie finish jest już tak. Jeżeli ona zostanie u nas, to bardzo chciałbym, żeby został ten gołąbek u nas. Były i są propozycje, ale po prostu na razie jest ten gołąbek u nas. To będę się cieszył, bo to jest ileś lat pracy jednak w hodowli, poświęcenia czasu swego, nie dla rodziny, wiedzy i tego, wyhodowanie takiego gołąbka, stworzenie, gdzie człowiek w życiu się nie spodziewał, że takie coś dokona, a jednak po paru latach później właśnie wyszło na jaw. Ta praca, no zawsze tak wychodzi. Przeważnie jest tak, że jak ludzie umierają, to po śmierci się mówi, to był dobry człowiek. Tak samo z tymi gołębiami. Co on dokonał po tych 4 latach, mimo woli, że jeszcze jako roczny był wkładany na ostendę lodnarodowy, bo nie lubiłem tego gołębia, jak to się mówi, bo był bardzo płochy. Kiedy wchodziliśmy do gołębika, to ona z miski startowała, jeżeli nie było jajka pobite czy coś. Tak, była bardzo dzika ta samica. Mówię, może to ją właśnie uratowało po drodze gdzieś. Ale no nie do zajechania gołąb. Jest tak mocny gołąb i później ją oswoiłem, że jadłam je z ręki i to była ciężka praca, bo potrafię gołębiami pracować. Ja byłem kiedyś kawalerem jeszcze, nawet nie należałem do związku. Dawno, nie? Miałem 14 lat, bo gołębie trzymam od 6 lat, brat od 9, bo ojciec świętej pamięci nam przyniósł pierwsze gołębie, jak ja miałem 6 lat. Lat 9 mówi po prostu. Nie od 6, tylko od 6 roku życia. Właśnie nawet się zatworzyłem z tymi od 6 lat. Życia. Mówi po prostu, tacie podwórko, coś dostaniecie. Miał z tyłu gołąbkę i nam to zaszczepił. Tak mogę powiedzieć szczerze, od tego się zaczęło i to do dzisiejszego dnia to jest. To ten. Potrafiłem z gołębiami robić no, takie cyrki, że nawet 5 gołębi na mnie siedziało, chodziłem po podwórku i ludziom pokazywałem, przychodzili pod płot, bo na wiosce kiedyś mieszkaliśmy. Ja karmiłem z ust, z ręki i tego. I tak ją kiełzałem. Jak to się mówi, oswoiłem, ale to wymaga czasu, ale też i profesji. No, nie chwalę się, ale no, trzeba dużo. Człowiek jak dużo gołębi trzyma, to nie ma tak czasu dla wszystkich poświęcić czasu, ale ja powiem jedno, że każdy ptak, każde zwierzę rozumie, co do niego rozmawiamy, co do niego mówimy, tylko jest jeden problem, nie umie nam odpowiedzieć. On wyczuwa, kiedy nawet jesteśmy... Nawet w Wigilię też nie? A próbowaliście to robić w Wigilię? On wyczuwa, kiedy jesteśmy nerwowi,
kiedy jesteśmy dobrzy, kiedy jesteśmy tego, ale nie umie nam odpowiedzieć, ale oni naprawdę wszystko rozumieją. Także szkoła, którą się prowadzi, nawet czy się mówi do piesków, czy do kotków, czy do gołąbków, albo nawet się wejdzie do gębnika po locie i mówi się, weźcie się za robotę, bo tu konkurencja nas ściga tego i przychodzi lot, a one są szybko. Jednak zrozumiałe, że trzeba się pośpieszyć. No. Także tutaj, wiedząc już o tym, że kolega nie zamierza sprzedać barcelończyka, ale inne gołębie może wywodzące się z tej hodowli, tak samo jak kolega wspominał o tych gołębiach z linii WOSA 94, którego ma w swojej hodowli, na chwilkę kolegom podziękujemy, a za chwilę przedstawimy kolegom gołębie na sprzedaż z tej hodowli po takim udanym sezonie, którzy Dorota, Krzysztof i Ireneusz Łepuch mają do zaprezentowania i zaoferowania naszym sympatykom na naszej stronie Giełda Gołębi. Na razie kolegom dziękujemy, do zobaczenia, dobrego i za chwilkę zapraszamy na kolejny film prezentujący gołębie, które będziemy mieli u nas na aukcji na sprzedaż. Dobrego.